Cześć! Miała być wiosna, a jest prawdziwe lato. Żar leje się z nieba, a ja zapraszam Was na pakiet najgorętszych informacji z miasta. Co się dzieje? Sprawdźmy w najnowszym odcinku Wiadomości Szczecin. Emil Dąbrowski, zaczynamy! Jak upał, to Jarkonka. Szczecińska Majorka znowu jest otwarta. 1 czerwca zaczęliśmy kolejny sezon. Do Waszej dyspozycji są baseny, zjeżdżalnie, miejsce do grillowania, kort tenisowy i plac zabaw. Cena za wejściówkę na Arkonkę jest taka sama jak rok temu. Najdroższy, normalny bilet kosztuje 10 zł. Młodzież, dzieci, studenci, emeryci i renciści płacą jeszcze mniej. Kąpielisko polecam przez prawie całe lato, aż do września. Jeśli martwicie się o dojazd, to uspokajam. Z powodu remontu ulicy Arkońskiej miasto uruchomiło darmowego busa, który zawiezie Was spod Netto Areny pod kąpielisko. Szczegółów szukajcie na Wiadomości Szczecin EU w zakładce Komunikacja lub w naszej aplikacji. Jak już sprawdzicie szczegóły, nie zapomnijcie o stroju kąpielowym i dobrym nastroju. Na razie polecam Arkonkę, a wkrótce też kąpielisko nad Jeziorem Głębokie. A skoro przy Głębokim jesteśmy, to właśnie tu mają się zmniejszyć korki, a to przez przywrócenie na skrzyżowanie sygnalizacji świetlnej. Ostatnio było rondo, ale ruch pieszych i rowerzystów wraz z nadejściem sezonu jest coraz większy, więc lepszym pomysłem powinny być światła. Tak będzie do końca września, a wraz z październikiem przy jeziorze znowu pojawi się rondo. Taki upał dobrze wybrać się na Arkonkę albo Głębokie. Dobrze też skryć się pod albo w okolicy drzew. Te w Szczecinie będą miały teraz jeszcze bardziej uważny i dokładny nadzór. Zajmie się nimi prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT Barbara Stępień. Ona i jej zespół będą pielęgnować drzewa, oceniać ich stan zdrowotny, zajmą się też ewentualną wycinką. Wszystko po to, aby miejska zieleń była szczególnie zadbana i aby niezbędne wycinki w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne. Szczególną opieką zespół zamierza otoczyć platany oraz drzewa w Parku Kasprowicza. Nabrzeża i bulwar nad Odrą, przystanek tramwaju wodnego, nic nowego powiecie. Nie dziwię się, znacie to z okolic Wałów Chrobrego i Łasztowni. A już niebawem poznacie też na północy Szczecina. Tereny przy ulicy Grobla się zmienią i to, jak sami możecie zobaczyć na wizualizacjach, dość znacznie. Oprócz bulwaru spacerowego i pomostu widokowego będzie kąpielisko, boisko do siatkówki plażowej i miejsce, by coś zjeść. Jest szansa, że ta inwestycja rozpocznie się już w przyszłym roku. Ale to tylko część planowanych zmian na północy Szczecina. Pozostałe, które zakłada miasto, to inwestycje w szczecińską kolej metropolitalną i budowa drogi do strefy przemysłowej. Ciekawi szczegółów? Sprawdźcie je w naszej aplikacji i na Wiadomości Szczecin EU w zakładce Mieszkańcy. Już wkrótce zobaczymy się na nowych bulwarach, ale na razie warto wpaść na te, które doskonale już poznaliście. Powodów jest mnóstwo, zresztą sami wiecie, możecie wybrać się na wycieczkę łódką, podziwiać panoramę starego miasta, albo po prostu pospacerować lub zobaczyć wielkiego kota z brązu. To nowy element w Alei Żeglarzy. Rudy kot o imieniu Umbriaga kilkadziesiąt lat temu istniał naprawdę i podobno chętnie pływał z żeglarzami. W odsłonięciu pomnika wzięły udział dzieci ze szczecińskich szkół i przedszkoli. Powód nie byle jaki, w końcu za nami Dzień Dziecka. Ja dołączam się do życzeń dobrej zabawy zawsze i wszędzie, a szczególnie podczas Dni Morza Sejl Szczecin, które zaczną się już 8 czerwca. Będą oczywiście żaglowce i okręty wojenne, dobre jedzenie i dobra muzyka, na przykład Lady Punk oraz Landberry. Spójrzcie na program na Dni Morza Szczecin EU. Wpadajcie do kota w Alei Żeglarzy, odpoczywajcie na jasnych błoniach albo wybierzcie miejską strefę letnią na Wyspie Grodzkiej. Czego byście nie robili, wykorzystajcie te słoneczne dni. My widzimy się w kolejnym odcinku Wiadomości Szczecin. Cześć!